Często na kanale Cienie Przyszłości pojawiają się pewne ataki co do różnych szczegółów doktryny, w którą, którą wyznaję. I choć tego trochę nie lubię, ponieważ ogół doktryny, taki ten, ta najważniejszą kwestię omówiłem w serii, która się niedawno skończyła na temat zbawienia. I o tym wolę mówić. To jest przyjemniejsze. I to pokazuje ten ogół. To, w co wierzę, w to, co uważam, że jest głównym przesłaniem Pisma Świętego. Niemniej jednak są pewne szczegóły, które niektórzy ludzie będą wykorzystywać, żeby podważyć całą resztę, o której mówiliśmy. I dzisiaj skupimy się na jednym z takich szczegółów. Natomiast tego czy Archanioł Michał to Jezus nagrałem już jeden cały film dostępny na stronie cienieprzyszłości.pl w zakładce wszystkie odcinki. Tam omówiłem to bardzo szczegółowo. Jest jednak jeden werset, który jakby podważa to, czy tę tą całą tezę. I teraz za chwilę do Niego przejdziemy, ale chciałbym na początku zaznaczyć jedną zasadniczą sprawę, o której, którą też zaznaczyłem w tamtym odcinku. To znaczy, ja całkowicie uważam, że Jezus jest Bogiem. On jest Jahwe, ten ze Starego Testamentu. To On nadał prawo, to On stworzył nas, przez Niego wszystko powstało. On nie jest stworzeniem, jest wiecznie istniejącym Bogiem. On jest początkiem i końcem Alfa i Omega. Więc E, tak, żeby to było jasne, ponieważ do słowa do nazwy Michał, zawsze jest bardzo często jest dołączany przedrostek archanioł, Michał, więc M Michał jest archaniołem, i e, część ludzi, kiedy słyszy, że ja mówię, że Jezus jest Michałem, uważa, że ja twierdzę, że Jezus nie jest Bogiem. Nie, absolutnie tak nie jest. No dobrze, ale przejdźmy do tego fragmentu, e, w, którym, e, w którym właśnie jest używany jako podważanie. I tak jak mówiłem, ja wiem, to są szczegóły pewne doktryny, jednak spotkacie się z tym, że ludzie będą wykorzystywać te szczegóły, aby podważyć resztę. Więc czytamy. Otwieramy Daniela, dziesiąty rozdział, będziemy czytać wersety od 4 do 6. A 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest Hidekel. I podniosłem swoje oczy i spojrzałem, a oto stał pewien, ubr pewien mąż ubrany w nianą szatę, a jego biodra były przepasane. Czystym złotem z ufas. Jego ciało było jak z berylu, jego oblicze z wyglądu jak błyskawica, jego oczy jak pochodnia ogniste, jego ramiona i nogi jak blask wypolarowanej miedzi, a dźwięki jego słów jak głos tłumu. I teraz, jak się czyta ten opis, to dla kogoś, kto studiuje Biblię i szczególnie objawienie, od razu to przychodzi na myśl i przypominamy sobie, Objawienie, pierwszy rozdział. Tam jest bardzo podobny opis i jest tam opis Jezusa Chrystusa. Otwórzmy. Od trzyna... Pierwszy rozdział objawienia od 13 do 16 wersetu. A pośród tych siedmiu świeczników, kogoś podobnego do syna człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem, jego głowa i włosy były białe jak wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swojej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze nie było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. I rzeczywiście, czyta się te dwa opisy, widać, że to są dwa opisy dane przez dwie różne osoby. Na różne inne rzeczy są zwrócona, jest zwrócona uwaga. Niemniej jednak możemy wywnioskować, że najprawdopodobniej widzą tę samą postać. Czyli Daniel nad tym brzegiem tej rzeki Hedekiel widział Jezusa Chrystusa w jego formie po zmartwychwstaniu. Jest to bardzo podobny opis. Tak. Yy, ale no nie ma pewności, tam się tak wydaje. Zakładam, że tak jest. Nie ma pewności, że to jest Jezus. Niemniej jednak załóżmy, załóżmy, że jest to Jezus. Dobrze. I dla, teraz czytamy wersety z Księgi Daniela, 10 rozdział od 7 do 8. Tylko ja sam, Daniel, miałem to widzenie. Mężczyźni, którzy byli ze mną, nie mieli tego widzenia. Ale wielki strach padł na nich i pouciekali, aby się ukryć. A ja sam zostałem i miałem to wielkie widzenie. Ale nie, nie pozostało we mnie siły. Moja uroda zmieniła się i zepsuła. I nie miałem żadnej siły. I zwróć uwagę, parę razy jest powtórzone. To jest widzenie. To nie jest coś, co on widzi naprawdę. To jest, to jest widzenie. To jest, to, to jest jakaś wizja. Więc on ma to widzenie. Najprawdopodobniej... Tak właśnie to wyglądało, że on dostał pewną wizję, inni nie mieli, z jakichś przyczyn się przestraszyli. Coś sprawiło, że oni pouciekali, jednak oni tego nie widzieli. Czyli nie to, co widzieli sprawiło, że oni pouciekali, ale coś innego. Ciężko powiedzieć, Bóg włożył strach, chciał, żeby Daniel tam pozostał. Więc Daniel dostał to widzenie. Widzenie, to jest bardzo istotne. Teraz tak, dalej Daniela 10 rozdział, werset 9. Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów. A gdy usłyszałem dźwięk jego słów, upadłem na twarz w głęboki sen, twarzą ku ziemi. Zwróć uwagę, Daniel zapada w głęboki sen. Werset dziesiąty. I oto dotknęła mnie ręka i podniosła mnie na moje kolana i na dłonie moich rąk. Dobrze, i znowu, jakaś ręka. Jak tutaj czytamy w oryginale, zobaczymy słowo właśnie ręka na hebrajskie, ono jest nieokreślone. To jest jakaś ręka, to nie jest... Jakaś konkretna, to nie jest powiedziane, że ta ręka tego, tego męża. Nie, nie wiemy. Może tego, który, którego widział, a może nie. Czyli zakładamy, że Jezusa, że może Jezusa, a może jakaś ręka. Nie wiadomo. Więc jakaś ręka bliżej nieokreślona go dotknęła. Tylko pamiętajmy, on zapadł w sen. Czy obecnie wstał, czy to cały czas jest w ogóle sen, wizja. Mamy tu widzenie, w widzeniu zapada w sen. I potem budzi się, nie budzi, nie wiadomo. Jest cały czas, jest w widzeniu. I powiedział do mnie, Danielu, mężu bardzo umiłowany, uważaj na moje słowa, które mówię do ciebie, i stań na nogi, bo jestem teraz posłany do ciebie. A gdy przemówił do mnie, to, to słowo, stanąłem drżąc. Czyli pewna postać mówi do Daniela. I teraz moglibyśmy powiedzieć, no na razie tutaj nie mamy mowy o nikim innym, więc to pewnie jest ten Jezus, którego widział. Tak, ale nie do końca, ponieważ zaraz to zacznie się gmatwać. Więc to, to nie jest takie pewne. Poza tym tą rękę mieliśmy nieokreśloną. Więc najprawdopodobniej to ta postać, która, ta ręka nieokreślona, która podniosła, należała do tej postaci, z którą on teraz przemawia. Werset trzynasty Daniela dziesiątego rozdziału. Lecz książę Persji, Królestwa Persji sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Ale oto Michał, jeden z przedniejszych książąt, przyszedł mi z pomocą, a ja zostałem tam przy królach Persji. No i w tym momencie to jest ten argument, to jest ten właśnie, ten właśnie dowód, który miałby sugerować, że Michał nie może być Jezusem, bo skoro Daniel rozmawia z Jezusem, no to tutaj Jezus by powiedział, że Michał został walczyć z królem Persji. To jest właśnie ten werset, który jest właśnie używany na podważenie tego mojego argumentu, który powiedziałem, że Jezus, że Michał jest to jedno z imion Jezusa. I teraz problem polega na tym tutaj, że yy, skoro skoro ta postać, która rozmawia z Danielem, nie mogła sobie poradzić z księciem Królestwa Persji i musiała wezwać Michała do pomocy i dopiero Michał sobie z nim poradził, to wniosek jest prosty. Michał jest silniejszy od tego, z którym rozmawiał Daniel. Więc, nie wiem, ja wolę czcić tego Michała niż tego, z którym on rozmawiał. Okej? Okay? Widzisz? Michał jest silniejszy, bo dopiero Michał dał radę sobie z nim poradzić. Nie ten, z którym rozmawiał. A czy Jezus nie poradziłby sobie z księciem Królestwa Persji? Tu oczywiście za księciem stoi diabeł. To jest jasne. To co, Jezus nie poradziłby sobie z diabłem? Nie ma takiej mocy? Co innego, jeżeli on na przykład rozmawia, Daniel, tutaj, nie wiem, z Gabrielem. No to w tym momencie rzeczywiście Jezus by się przydał do pomocy z walkam, w walce z Królestwem Ciemności i przybył mu na pomoc. E, dobrze, więc jest, widzisz, już zaczyna się ta doktryna, ta, ta, ta teza gmatwać. Dobrze, więc teraz czytamy dalej, dalej się zagmatwam, od wersetu 14 do 16, ciągle Daniel dziesiąty rozdział. Ale przybyłem, aby Ci oznamić, co spotka Twój lud w dniach ostatecznych, bo to widzenie będzie jeszcze na te dni. A gdy mówił do mnie tymi słowy, opuściłem twarz ku ziemi i zamilkłem. A oto ktoś, jakby podobny do synów ludzkich, dotknął moich warg. Otworzyłem usta i mówiłem, i powiedziałem do stojącego przede mną, mój panie, z powodu tego widzenia dopadły mnie boleści i nie mam żadnej siły. Czyli teraz mamy znowu kogoś podobnego do synów ludzkich. Kto to jest? Tamta postać, no, owszem, była, no, miała jakiś kształt człowieka, ale, no, jak czytamy jej opis, oczy jak płomienie ognia, nogi jak z musiądzu, blask wyporalowanego berylu, no, ciężko powiedzieć, że to jest ktoś, kto wygląda jak człowiek. A tutaj mamy kogoś podobnego do synów ludzkich, co jest bardzo zastanawiające. Znowu, czy to jest ten, z którym rozmawiał, czy to jest ten, załóżmy, może Gabriel, czy to jest Jezus, ciężko powiedzieć. Chodzi o to, że sprawa się ostro martwa. Najprawdopodobniej to nie jest ta postać, którą widział e, Daniel i na początku opisał. E, jako tą cudowną, niesamowitą postać. Dalej. Czytamy werset 17 po werset 21. A jakże będzie mógł taki sługa mego pana rozmawiać w ten sposób z moim panem? Gdyż od tego czasu nie została we mnie siła i nie ma we mnie tchu. Wtedy ponownie dotknął mnie ten, który był podobny do człowieka i wzmocnił mnie i powiedział, y, nie bój się. Mężu, bardzo umiłowany, pokój tobie, wzmocnij się, mówię, wzmocnij się. A gdy mówił do mnie, nabrałem siły i powiedziałem, niech mój pan mówi, bo mnie wzmocniłeś. Powiedział, czy wiesz, dlaczego przybyłem do ciebie? Teraz wrócę, aby walczyć z księciem Persji, a gdy odejdę stamtąd, oto nadejdzie książek Grecji. Ale oznajmie ci to, co jest zapisane w piśmie prawdy. I nie ma nikogo, który by mężnie stał przy mnie w tych sprawach, oprócz Michała, waszego księcia. Dobrze. Kto jest naszym księciem? Kto jest naszym księciem? Kto inny, jak nie Jezus Chrystus? E, ale mamy tutaj znowu, więc ktoś podobny do synów ludzkich, to ktoś inny niż ten, kogo widział, e, e, widział, widział e, który miał te właśnie oczy jak płomienie ognia. I dalej czytamy w rozdziale jedenastym, bo to nie jest tak, że kończy się rozdział i kończy się wątek. Nie. To ten, ten cały wątek trwa od dziesiątego rozdziału do rozdziału dwunastego włącznie. I przez cały rozdział 11 czytamy opis tego, co się ma wydarzyć. I mam nadzieję kiedyś zrozumieć te fragmenty, tak żebym mógł to Wam fajnie wyłożyć. Na dzień dzisiejszy niestety nie jestem jeszcze w stanie. Nie rozumiem dokładnie tam szczegółów, jakie są ujęte w tym rozdziale 11 i później w 12. Są to bardzo trudne rozdziały, które oczywiście należy studiować, ale trzeba wiedzieć, o czym się studiuje. Także cały rozdział 11 <laughs> czytamy na temat tego, <laughs> tej, tego proroctwa. Ta postać właśnie o, um, omawia, co się wydarzy. I w rozdziale dwunastym, w pierwszym wersecie czytamy. W tym czasie powstanie Michał, wielki książek, który wstawia się za synami Twego ludu. Nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody zaczęły istnieć, aż do tego czasu. W tym czasie Twój lud zostanie wybawiony. Każdy, kto znajdzie się, zapisany w księdze. Dobrze. Tutaj ja ten werset dokładnie mówiłem właśnie w tamtym już pierwszym odcinku. Tutaj tylko wspomnę, że mamy tylko jednego orędownika, a tutaj mamy Michała, który oręduje za nami. Orędownik Twojego ludu, ten, który wstawia się za Twoim ludem, różnie to różne tłumaczenia oddają. Czyli on jest orędownikiem, Michał jest orędownikiem. I w pierwszym Jana, w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie, wersecie czytamy. Moje dzieci, piszę Wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś grzeszy, mamy orędownika u ojca. Zaraz, Michała? Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. Mamy orędownika, i tym orędownikiem jest Jezus Chrystus. Dobrze, więc ja bym mówił, ja już to omawiałem. Ale teraz przejdźmy dalej do wersetu czwartego. Ale Ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie przebiegać, a pomnoży się wiedza, i w tym momencie kończy się przemowa tej postaci, kończy się to prorostwo. I dalej zaczynają się bardzo ciekawe rzeczy: wersety od 5 do 7. I ja, Daniel, spojrzałem, a oto stało dwóch innych: jeden na, na brzegu rzeki po tej stronie, a drugi na brzegu rzeki po tamtej stronie. Czy mamy kolejne jakieś postacie? Jeden, to, jeden powiedział do męża, oddziałniego w lnianą szatę. I to jest ten owlnianą szatek, o którym czytaliśmy na początku. Który stał nad wodami rzeki. Kiedy będzie koniec tych dziwnych rzeczy? I usłyszałem tego męża, odzianego wnianą szatę. Zwróć uwagę, tutaj Daniel nie mówi, że tego, z którym rozmawiałem, coś. Nie. On cały czas tam stał. Mianą szatę, który stał nad wodami rzeki. Podniósł swoją prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na żyjącego na wieki, że będzie to na czas, czasy i połowę czasy. Czasu. I gdy doszczędnie rozproszę siłę świę, świętego ludu, wtedy to się wszystko wypełni. Czyli to nie z tą postacią pos rozmawiał Dawid. I tutaj myślę, że mamy dowód jasno, czarno na białym. Tam dwie postacie przyszły jakieś kolejne i jedna zadała pytanie do tamtego, który tam ciągle stał. Więc tak jak wspomniałem, istotne jest to, że to była wizja, ponieważ najprawdopodobniej to, co się stało, to Daniel dostał wizję Jezusa Chrystusa po, w, tym, w tej jego kształcie i formie po zmartwychwstaniu, gdzie on wyglądał niesamowicie. Właśnie te nogi z, z, z mosiądzu i, i no, no, pięknie, niesamowicie, majestatycznie. Dostał tą wizję na pocieszenie, dlatego, że straszne rzeczy miał usłyszeć, ale miał zobaczyć zwycięzcę. I to nie z tą postacią rozmawiał Daniel. Dlatego argument, że Michał nie może, że, że Michał słowo Michał nie może być jednym z imion Jezusa, uważam za bezpodstawny po, po dokładnym przeanalizowaniu tego rozdziału. A mamy jednego orędownika. Jest nim Jezus Chrystus. Jeśli jednym z jego imion jest Michał, czyli ten, który jest jak Bóg, bo to słowo to właśnie oznacza niech tak będzie. Jednak Jezus jest Bogiem odwiecznym, książę pokoju Subskrybuj, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw również lajka, nie zapomnij śledzić nas na Facebooku oraz na Telegramie. To były Cienie Przyszłości, ja nazywam się Szymon Wygnański i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!